doktor nauk medycznych Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, witam panie doktorze i dziękuję za codzienne spotkania. Pytań jak zawsze do pana mnóstwo. Dzień dobry. Pozwoli pan, że zadam kolejne. Co oznacza, że ktoś przechodzi chorobę bezobjawowo, na przykład dzieci, jest chory i ma jakieś subtelne objawy? Czy jest tylko nosicielem wirusa? Należy wyraźnie podkreślić, nie ma zjawiska nosicielstwa dla koronawirusa. Osoba, która jest chora bezobjawowo, oznacza, że wirus pozostaje w jej organizmie, replikuje się, ta osoba może zakażać inne osoby, natomiast nie prezentuje żadnych objawów klinicznych albo objawy te są nieznaczne. Kto najczęściej, bo słyszymy o tym, choćby na przykład islandzkie badania mówią, że tam połowa ludzi przechodzi to bezobjawowo. Czy to zależy od wieku, od siły organizmu, od czego? W dużej mierze zależy to od wieku. Najgorzej przechodzą zakażenia COVID-19 osoby starsze, mężczyźni oraz oczywiście wszystkie osoby, które mają choroby współistniejące. Dlaczego, pyta jeden z naszych widzów, nie każdy chory, który czuje, że coś z nim jest nie tak, może zostać przebadany? Tutaj problemem jest liczba testów. Liczba testów, liczba laboratoriów, liczba osób wykonujących te badania. Dobrze byłoby, najlepiej byłoby przebadać wszystkich. Natomiast no niestety w 38-milionowym państwie nie bardzo jest taka możliwość. Jak patrzę na te dane mówiące o tym, ile osób zostało przebadanych w różnych krajach, to Szwajcaria ma niesamowite ilości testów. Islandia, o której wspominałem, dąży też do tego, żeby jak największą populację przebadać. Rozumiem, że to jest też po to, żeby mieć jak największą wiedzę o tym, jak wygląda ta choroba. Tak, oczywiście, natomiast też należy tutaj podkreślić jedną rzecz. Testy, które są wykorzystywane w diagnostyce koronawirusa, są aktualne w momencie ich pobrania. Sytuacja może ulec zmianie i na przykład osoba, która jest ujemna, dajmy na to w poniedziałek, z próbki pobranej w czwartek może być już mieć wynik dodatni. Czyli to jest niekończąca się, na dzisiaj przynajmniej, historia. Nie, nie do końca. To nie jest tak. Uznaje się według WHO, że pobiera się dwie próbki. Jeżeli dwie próbki pobrane w odstępie 2-3-dniowym są ujemne, pacjent jest uznawany za z kontaktu za ujemnego. Oczywiście dlatego to jest istotna ta kwarantanna domowa. Właśnie, ale to dopytam, nie jest to pytanie od widza, niech to będzie pytanie od prowadzącego Jarka. Czy to jest tak, że jeżeli ja się nie zaraziłem od początku pandemii koronawirusem, to mój organizm jest na tyle już przygotowany na ewentualnego wirusa, że on pozwoli mi przejść to na przykład bezobjawowo do samego końca? Nie, to niestety akurat tak prosto nie jest. Owszem, może mieć pan na tyle silny organizm, żeby przeszedł pan zakażenie COVID-19 bezobjawowo. I tak najprawdopodobniej by było. Natomiast nie jest to jednoznaczne. Może się niestety okazać, że po kontakcie z wirusem zachoruje pan i będzie miał pełne objawy wymagające hospitalizacji. Pytają widzowie, jak wygląda test na nosicielstwo koronawirusa? Czy to jest próbka z krwi, czy to jest próbka z wydzieliny nosa? Czy mogą sami zgłosić się do laboratorium z prośbą o wykonanie testu? W tej chwili nie ma możliwości indywidualnego wykonania testów w kierunku koronawirusa. Materiałem, jaki jest, jest wymaz z nozdrzy, ewentualnie wymaz z gardła. Teraz nie ma takiej możliwości, jak pan powiedział, z uwagi na ograniczoną liczbę testów. Na ograniczoną liczbę testów, ograniczoną liczbę laboratoriów, które są obłożone wykonywaniem badań dla pacjentów już podejrzanych. I ostatnie pytanie. Córka, 13 miesięcy, ma zapalenie ucha, w związku z tym przyjmuje antybiotyk przez 7 dni. Czy jej odporność zostanie mocno osłabiona i czy będzie bardziej narażona na zarażenie się koronawirusem, pyta Wicka? Każde zakażenie jest związane ze spadkiem odporności, zwłaszcza u tak małego dziecka. Natomiast tak jak podkreślam, dzieci są daleko mniej wrażliwe na zakażenie wszystkimi koronawirusami, tym SARS-CoV-2. Bardzo, jak zawsze, jak co dzień, dziękuję za ten poświęcony czas i za pana wiedzę. I do zobaczenia jutro. Doktor nauk medycznych. Ukłony. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny.